jeżeli chodzi o ten aspekt sportowy, startujemy od soboty, chociaż cała impreza rusza już w piątek po południu, kiedy otwieramy biuro zawodów. Nadmienię, że biuro zawodów również po raz pierwszy będzie w Bibliotece Politechniki Białostockiej. Wszystko rozpoczyna się w sobotę o godzinie 9 biegiem śniadaniowym. Później od godziny 14 będą startowały dzieci. Startują na trzech dystansach, i na 100 metrów, i na 600, i na kilometr. Biegi dzieci będą trwały od godziny 14 mniej więcej do godziny 16. A wieczór zakończymy też po raz pierwszy PKO nocnym biegiem na 5 km. Chcę, żeby to dobrze wybrzmiało. Frekwencję na nim będziemy mieli ponad dwukrotnie większą niż w ubiegłym roku. Tak zakończy się sobota, natomiast w niedzielę danie główne PKO Białystok Półmaraton. Wystartujemy o godzinie 10. No, całość się będzie kończyła na rynku Kościuszki, tam będzie strefa mety, ale chcę podkreślić, to nie jest strefa finishera. W ubiegłym roku spróbowaliśmy po raz pierwszy zaprosić naszych biegaczy do strefy finishera, do ogrodu Pałacu Branickich. To się przyjęło z bardzo dobrym przyjęciem i również w tym roku kończymy, można powiedzieć, tą część biegową, kończymy w ogrodach Pałacu Branickich, czyli wszystkich, którzy przekroczą w niedzielę linii mety, zapraszam od razu do ogrodu Pałacu Branickich, gdzie będzie taka strefa chilloutu. Nie wiem, 7-8 tysięcy osób przyjedzie do Białegostoku i przyjedzie na Podlasie w związku z tą imprezą. A być może jakby jej nie było, nie mieliby powodu, żeby do nas jechać. W tym roku jesteśmy po pracach. Została tak naprawdę końcówka, czyli zabezpieczenie samej imprezy biegowej. No ale te doświadczenia, które zdobywaliśmy przez lata, one pozwoliły wypracować pewien sposób doboru trasy, wprowadzania rozwiązań. Stąd na przykład bardzo dobrym wydaje się takie rozwiązanie, że maraton poprowadzony jest jedną pętlą różnymi ulicami. Dlatego, że z punktu widzenia kierowców, którzy jednak będą chcieli poruszać się w tym dniu samochodami, te najbardziej newralgiczne, czyli mówimy tu o centrum Białegostoku, odcinki tej trasy będą dość szybko otwierane, ponieważ już po przebiegnięciu ostatnich zawodników. Myślę, że impreza ta się rozwija. Może kiedyś doczekamy się maratonu w Białymstoku, ale póki co rzeczywiście fajnie się tutaj stało, że jest to kontynuowane i że już naprawdę obchodzimy taki dosyć poważny jubileusz. Ja bardzo się cieszę przede wszystkim z tego, że półmaraton rośnie w siłę, że przetrwaliśmy pandemię i teraz widać, że jest to jedna z kluczowych imprez w naszym województwie. Ja oczywiście będę na otwarciu półmaratonu. Postaram się, żebyśmy wystawili też drużynę z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Chcemy zarówno, będziemy mieli też strefę kibica, także mam nadzieję, że się włączymy w to też jako w całą uroczystość, nie tylko organizacyjnie, finansowo, ale też wspierając.